Ja mam dzisiaj mówić o problemie udziału kobiet w polityce, o zmianach, które mogą warunkować ich zwiększenie i na najwyższych szczeblach władzy. Wiemy, że jeżeli mówimy o udziale kobiet, to wiemy, że na pewno uczestniczą aż w nadmiarze w zajęciach domowych. Wiemy, że pracują zawodowo i to już nikogo nie dziwi. I jak badania pokazują, również mężczyźni uważają, że dobrze, że kobiety pracują. Problem powstaje wtedy, gdy mówimy o najwyższych szczeblach władzy, gdy okazuje się, że tam dla nich nie ma miejsca, a jeżeli są, państwo pamiętają z różnych programów telewizyjnych, z wiadomości, że jest pan minister i bywa otoczony paniami, które podsuwają materiały, podsuwają komentarze. I to są panie wiceminister, które są znakomitymi specjalistkami na ogół, ale one nie mają tych funkcji władczych, to znaczy nie podejmują decyzji. Chciałabym powiedzieć o tym, że problem braku udziału kobiet, czy niewielkiego udziału kobiet, nie jest specyficzną naszą cechą, że jest to problem ogólnoświatowy, że kobiet jest mało na najwyższych szczeblach, że organizacje międzynarodowe przywiązują dużą wagę obecnie do zwiększenia liczby kobiet. Tutaj państwo widzą, a to są dane z 2001 roku, dane dla Unii Europejskiej, które pokazują, że są takie kraje, głównie skandynawskie, gdzie liczba odsetek kobiet jest wysoki w parlamencie, ale są i takie kraje, gdzie odsetek ten jest mizerny, jak Portugalia czy Włochy. W związku z tym, gdy usłyszymy, że ktoś pewnym głosem powie, że w krajach zachodniej Europy jest dobrze, a u nas jest źle, to wtedy musimy pamiętać, że bywa to różnie i tu, i tam, jeżeli mówimy o udziale kobiet. My możemy powiedzieć, ale do tego jeszcze wrócę, że udział kobiet w ostatnim parlamencie, powinnam właściwie państwa zapytać, jak jest duży, ponieważ państwo są już po kursie, ale pozwolę sobie przypomnieć, 20% w Sejmie i 23% w Senacie. Będę mówiła, jak wydaje mi, dlaczego tak wydaje mi się, że się stało. Jest to folia zrobiona z książki Rising Tide, wydanej mniej więcej rok temu. Jest to książka Ingleharta i Norris, która pokazuje różnice pomiędzy społeczeństwami, jeśli chodzi o postawy wobec uczestnictwa kobiet w polityce. Jak państwo widzą, kraje postindustrialne mają najniższe odsetki osób, które mówią, że mężczyźni nadają się lepiej do polityki, a kraje postkomunistyczne mają najwyższe odsetki tych, którzy mówią, że mężczyźni są w tym względzie lepsi. Jeżeli popatrzymy na kohorty wiekowe, czyli do daty, według dat urodzenia, to okazuje się, że w krajach rozwiniętych odsetek zgadzających się wyraźnie spada. Spada właściwie również i w dwóch pozostałych typach społeczeństw, chociaż ten spadek jest mniej wyraźny. Należałoby się zastanowić, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia zmiany, jak i czy zmiany, które zachodzą w postawach wobec uczestnictwa kobiet, są podobne w populacji mężczyzn i w populacji kobiet, ponieważ nie ma mowy o zmianach faktycznie, jeżeli nie jest to udziałem całych społeczeństw, ponieważ chodzi tutaj o wybory, chodzi tutaj o konstrukcję list kandydatów, czyli ważne jest, co myślą jedni i drudzy. I tutaj proszę popatrzeć, ta linia przerywana to mężczyźni, ta ciągła linia to kobiety i widzimy tutaj rozchodzenie się i rosnącą rozbieżność poglądów mężczyzn i kobiet, gdy mówimy o sytuacji na świecie, ponieważ podstawą tych rysunków są dane z 70 kilku krajów z badań światowych nad wartościami.
Czyli widzimy, że pewne zmiany następują, ale niewątpliwym problemem będzie problem negocjacji i ugody pomiędzy mężczyznami i kobietami, zaczynając już od gospodarstwa domowego, co kto ma zrobić, kto w stosunku do kogo będzie tolerancyjny bądź nie. Tutaj widzimy te same dane rozbite według krajów. O, tutaj jest Polska. Czyli widzimy, że liczba osób, które się nie zgadzają z poglądem, że kobiety są tutaj gorsze, jest najwyższa w tym, czyli Niemcy Zachodnie, Norwegia, Niemcy Wschodnie, Nowa Zelandia, Szwecja, Kanada. Można się zastanawiać, dlaczego się tak dzieje. I oczywiście możemy powiedzieć, że źródeł należy szukać w historii poszczególnych społeczeństw, ponieważ wiemy, że jest to związane z istnieniem systemów politycznych, systemu demokratycznego, który zezwala i prowokuje debatę na temat w ogóle wolności osobistych, praw jednostki, a również relacji między kobietami i mężczyznami. I tutaj możemy, tutaj jest zależność pomiędzy tym twierdzeniem, że mężczyźni są lepsi w polityce, procentem niezgadzających się, a poziomem wolności wyliczanym według specyficznych kryteriów. I znowu tutaj widzimy, że w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Finlandii jest najwyższa zgodność pomiędzy wysokim poziomem wolności ocenianym według szeregu wskaźników, a poziomem niezgody. No i znowu możemy powiedzieć, że my się tutaj lokujemy. Widzimy tutaj, że istnieje związek pomiędzy systemem politycznym, długością jego trwania, a postawami wobec kobiet. Pozwolę sobie pokazać rysunek dotyczący zmian w czasie. Badania były prowadzone zawsze po kolejnych wyborach przeprowadzanych w Polsce i one pokazują tutaj rzecz troszkę inną niż ten ogólny rysunek, który Państwu pokazywałam. Mianowicie okazuje się u nas, że na przestrzeni ostatnich tych 10 lat następują równoległe zmiany w populacji kobiet i mężczyzn, prawda? Mężczyźni są tu na różowo oznaczeni, nie, kobiety na niebiesko. W 1993 roku był wyraźnie wzrost liczby niezgadzających się zarówno w populacji kobiet i mężczyzn. I chcę na to zwrócić uwagę, dlatego że jest to ważne z punktu widzenia również przyszłych debat. Mianowicie niejednokrotnie w środowiskach bardziej feministycznych uważa się, że jeżeli kobieta nie reprezentuje tego stanowiska, które reprezentujemy my, feministki, to w takim razie źle, jeżeli ona zostanie wybrana do Sejmu czy Senatu, źle, jeżeli ona zostanie premierem. Tutaj Państwo pamiętają, były to badania przeprowadzane po okresie, gdy premierem była pani Hanna Suchocka, która reprezentowała pod wielu względami tradycyjny pogląd, ale w stosunku do swojego poprzednika uzyskiwała dobre notowania w sondażach. Mianowicie uważano, że w porównaniu z nim rządzi spokojniej i w sposób bardziej zorganizowany. Czyli chciałabym tutaj powiedzieć, jest to stanowisko, które przy różnych okazjach broniłam, że ważne jest, by kobiety wchodziły do różnego typu ciała. Bo pierwsze twierdzenie, które pokazywało, dotyczyło tego, czy w ogóle kobiety się powinny znaleźć, czy powinny wejść na terytorium, które było zarezerwowane tradycyjnie dla mężczyzn. Moja odpowiedź, podparta tymi danymi, i jest taka, tak powinny, ponieważ my z zasady nie pytamy, czy Sejm powinien składać się z osób, które podzielają nasze indywidualne poglądy, moje, pani, pana, tylko mówimy, że w Sejmie mają być reprezentanci różnych grup społecznych, czyli również w społeczeństwie demokratycznym, reprezentujący różne opinie.
Czyli, że po prostu ważne jest, by tą ogólną zasadę, którą często powtarzamy, mówiąc o systemie demokratycznym, również zastosować w stosunku do kobiet, jeśli chcemy rzeczywiście zwiększenia liczby kobiet. To jest podobny rysunek, który mówi, czy kobiety powinny zajmować się jedynie domem, czy również biznesem i brać czynny udział w życiu politycznym. Ten spadek, tutaj to załamanie, wskazuje, że tak, dlatego że im niższe wartości, tym częstsza ocena, że kobiety powinny brać udział w życiu politycznym czy w biznesie. Ja wspomniałam przedtem, ile kobiet było wybranych do ostatniego Sejmu i Senatu, a tu pozwolę sobie pokazać dane, które były w wyborach 2002 do samorządów terytorialnych. I znowu dane te pokazują, że liczba, procent kobiet wśród radnych jest im niższy szczebel, tym wyższy. Warto również zwrócić uwagę na bardzo specyficzną sytuację, gdy się wybiera określone osoby. Wtedy kobiety się zazwyczaj nie mieszczą. Jeżeli wybiera się większą liczbę, powiedzmy, posłów, głosuje się na posłów, wówczas one się mieszczą, ponieważ można wynegocjować, jest większe prawdopodobieństwo wynegocjowania, że i będą ważni bossowie lokalni w poszczególnych partiach, no i że będą jakieś kobiety. Teraz chciałam pokazać ze względu na dzisiejszy dzień, ale to nie jest przecież udział w kampanii, tylko są to dane. To są kobiety wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego, ile ich jest faktycznie. To najwyższe to jest SLD Unia Pracy, udział kobiet procentowy, Socjaldemokracja Polska i Unia Wolności. I chcę powiedzieć, że te partie są jakby lokomotywami w artykułowaniu problemów związanych z obecnością kobiet i są orędownikami obecności kobiet. Teraz chciałabym powiedzieć, jak to się rozkłada społecznie, ponieważ to są dane, które dotyczą wszystkich i w związku z tym powstaje problem, na co można liczyć, kto będzie orędownikiem zmian, ponieważ będąc socjologami, my nie sądzimy, że całe społeczeństwo ramię w ramię będzie optowało za jakimś rozwiązaniem, tylko zawsze mówimy o pewnych grupach społecznych czy pewnych jednostkach, które są orędownikami jakiejś idei i odgrywają istotną rolę również w propagowaniu pewnych zmian. Tutaj jest rysunek mężczyzn, którzy twierdzą, że jest za mało było kobiet w wyborach lokalnych i kobiety, które twierdzą, że było za mało kobiet. Oczywiście to są wybrane wypowiedzi z określonych pytań. To jest klasa najwyższa, to jest klasa społeczna najniższa. Klasy te są znowu skonstruowane były jako kombinacja dochodu i wykształcenia. Oczywiście wielu z Państwa doskonale pamięta teorię stratyfikacji, że tam wchodzi w grę jeszcze dostęp do władzy, prestiż, ale z punktu widzenia tych badań to również coś znaczy, dlatego że ten prestiż i dostęp do władzy w pewien sposób się korelują. I proszę zwrócić uwagę na tę grupę, ponieważ to są ci najzamożniejsi i zdecydowanie dobrze wykształceni. I jeżeli normalnie byśmy twierdzili taką rzecz, że możemy powiedzieć, że postawa pozytywna wobec zwiększania udziału kobiet w polityce koreluje się z poziomem wykształcenia, czyli im wyższe wykształcenie, tym więcej osób mówi, że kobiety też mają prawo i też są ludźmi, to w tym przypadku my widzimy, na co możemy liczyć. Sprawdza się to w przypadku kobiet, gdy kobiety wysoko wykształcone uważają, że było za mało. I proszę spojrzeć na nikłą liczbę mężczyzn. Niższą niż w wielu innych klasach.
I chcę powiedzieć, że te wyniki badań wcale nie były takie zaskakujące. W badaniach, które kiedyś prowadziłam jako część badań międzynarodowych z końcem lat 70., to również okazało się, że wśród osób na kierowniczych stanowiskach, no nie tylko rozumianych wtedy jako ministrowie, to była sytuacja podobna. To znaczy kobiety były za większą równością, a mężczyźni na kierowniczych stanowiskach tym się różnili od swoich kolegów, też wykształconych na niekierowniczych stanowiskach, że raczej niechętnie widzieli tam kobiety. Czy to można wytłumaczyć? Tak, można wytłumaczyć, ponieważ liczba wysokich stanowisk jest wyraźnie ograniczona. Czyli ci, którzy pretendują do wysokich stanowisk, myślą o rywalizacji w stosunku do tych stanowisk. Ci, którzy w ogóle nie pretendują, mogą się ewentualnie kierować bardziej ogólnymi pryncypiami. Czyli znowu możemy sobie powiedzieć tak, że jeżeli myślimy o pewnych mechanizmach społecznych i politycznych, to możemy tu liczyć bardziej na kobiety, a w przypadku mężczyzn na kierowniczych stanowiskach nie możemy sobie zbyt wiele obiecywać. I chciałam tutaj powiedzieć jeszcze, jeżeli to tego nie znajdę, chciałam tutaj powiedzieć jeszcze taką rzecz, że gdy robiłam analizę składów komitetów wyborczych poszczególnych partii politycznych, czyli tych gremiów, które decydują, kto będzie na liście i kto będzie na którym miejscu, okazało się, że one są prawie wyłącznie męskie. To znaczy kobiety nie wchodzą do grona tych osób, które selekcjonują, które po angielsku ładnie się nazywają gatekeepers, trzymający, prawda, byśmy powiedzieli, drzwi. Tutaj to widzimy w stosunku, jeżeli chodzi o lata, o wiek poszczególnych respondentów. No i tutaj możemy powiedzieć, że generalnie młodsi są bardziej, optują za zwiększeniem liczby kobiet, odczuwają, że ich było za mało. Przy czym oczywiście znowu więcej kobiet, a mężczyźni rzadziej i to wyraźnie widać. Oczywiście my znowu możemy powiedzieć, i to Państwo znakomicie wiedzą, że w badaniach sondażowych są różnego typu przekłamania z bardzo różnych powodów, no ale nie wchodząc w tej chwili w ten problem metodologiczny, chcę po prostu pokazać, to jest znowu związane w stosunku tylko mężczyźni wyłącznie na mężczyzn, którzy głosowali na mężczyzn i kobiety, wyłącznie na mężczyzn, kobiety na mężczyzn i kobiet. No i możemy tutaj powiedzieć tak, że w tej klasie najwyższej relatywnie najwięcej głosowało i na mężczyzn i kobiety. W klasach niższych to się zmienia i jest tutaj dość wysoki odsetek mężczyzn, który głosował tylko na mężczyzn. Oczywiście my generalnie wiemy też na przestrzeni tych kilkunastu lat, że zwiększa się liczba głosujących na kobiety i mężczyzn. Czyli możemy się ucieszyć i powiedzieć, że zmieniają się postawy, że kobiety coraz częściej postrzegane są jako osoby, które mogłyby kandydować. Ale my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest jeden z elementów, że muszą być spełnione również inne mechanizmy typu społecznego i politycznego, żeby to w ogóle się mogło stać. I teraz możemy powiedzieć, o co tutaj chodzi. Jeżeli nie ma kobiet na listach kandydatów, to żeby, nie wiem, jak kto był pro-kobiecy, to oczywiście nie można głosować na te kobiety. Badania prowadzone po wyborach w 1997 roku dotyczące list kandydatów pokazały, że było szereg województw tych dawnych, to były również okręgi wyborcze, w których w ogóle nie było ani jednej kobiety na liście. Czyli trudno by było głosować na nie, można było nie głosować, ale my również dobrze wiemy, że niegłosowanie jest również aktem politycznym, który powoduje w sumie, że głosujemy, ale w sposób niekoniecznie taki, jaki chcielibyśmy.
teraz chciałam Państwu pokazać, co stało się w roku, od czego uważa się, że zależy wzrost liczby kobiet na, wśród członków, powiedzmy, parlamentu. Badania prowadzone w wielu krajach pokazują, że kobiety muszą organizować się wewnątrz i na zewnątrz partii. To znaczy, jeżeli działają jako jednostki, wówczas mechanizmy tradycyjnie ustalone pomijają je zasady. Że jest również bardziej prawdopodobne, że kobiety znajdą się na listach kandydatów, gdy zachowywane są jakby czyste, transparentne zasady, dlaczego ktoś jest umieszczany na liście. Im jest więcej mandatów, tym jest większa szansa, że kobiety tam się znajdą, bo jak już powiedziałam wcześniej, można wówczas usatysfakcjonować tych, którzy są ważni dla danej partii lokalnie, a tymi, którzy chcieliby na nie wejść. Nastąpiła zmiana ordynacji wyborczej, nie ze względu na kobiety, tylko ponieważ była znowu reforma administracyjna. Wszyscy pamiętamy walkę o liczbę województw, zwiększyły się okręgi wyborcze i już wiemy, że gdy są większe okręgi wyborcze, jest więcej mandatów w poszczególnych okręgach, tym są większe szanse kobiet. I chciałabym powiedzieć, co jest niezwykle ważne tutaj, że my przestaliśmy być jakimś krajem izolowanym, czy kiedyś ograniczonym, prawda, do tych krajów bloku komunistycznego. Mianowicie te bardzo częste kontakty z organizacjami międzynarodowymi, Unia Europejska, Rada Europy, ONZ, powodują, że nasi politycy są eksponowani na idee, które być może nie podzielają, ale niektórzy z nich dochodzą do wniosku, że jest to część politycznej poprawności, czyli należy się w jakiś sposób zachowywać. A równocześnie chcę powiedzieć, że dokumenty tych wszystkich organizacji, które wymieniłam do tej pory, bardzo silnie podkreślają potrzebę wzrostu liczby kobiet w różnych gremiach i żądają sprawozdań od rządów poszczególnych krajów, by sprawozdawały, dlaczego, czy one są, czy są postępy, a jeśli nie, to dlaczego. Powstaje również pewne lobby kobiece europejskie i również lobby wewnętrzne, czyli to, o czym ogólnie mówiłam w jakimś momencie, nastąpiło uaktywnienie się organizacji kobiecych. I jest to bardzo ciekawe zjawisko, bo trzeba sobie przecież w sumie zdawać sprawę z tego, że ustrój zmienił się nie tak dawno, bo w 1989 roku, że organizacji i stowarzyszeń reprezentujących interesy kobiet nie było dawniej i że bardzo wiele organizacji powstało, a one obecnie, czyli w gruncie rzeczy po krótkim okresie czasu, zaczynają organizować się, tworzyć przynajmniej okresowe sojusze. I tutaj przykładem jest przedwyborcza koalicja kobiet, która poszła do wyborów z hasłami "To mi się przejadło, popieram wybór kobiet, dość adoracji, chcemy reprezentacji". Innym takim gremium jest parlamentarna grupa kobiet, która działa w ramach Sejmu. Jej historia jest bardzo specyficzna. Z takiej międzyparlamentarnej grupy stała się w tej chwili, czy w ostatnim czasie, grupą zdominowaną wyraźnie przez SLD i nie udało się tego zmienić, choć to nie było dobrze, że tak się działo. Również trzeba powiedzieć, że przed wyborami kobiety parlamentarzystki, tym razem różnych orientacji politycznych, wystąpiły we wspólnej akcji "Kobiety kandydują, kobiety głosują". Czyli możemy powiedzieć, że następuje pewne rodzenie się inicjatyw okresowych czy bardziej stabilnych, które mają popierać kobiety w wyborach. Innym problemem to jest wprowadzenie kwot określających proporcje kobiet i mężczyzn. I tutaj chcę powiedzieć, że gdy w 1990 roku z osobami wówczas wybranymi do Sejmu, tak zwanego kontraktowego, rozmawialiśmy wiele,
byliśmy wszyscy przeciwko kwocie. To nam przypominało czas poprzedni, gdy z klucza ktoś był, były różne, był komponowana, była lista kandydatów, a i rezultaty wyborów, że to chodzi o to w społeczeństwie demokratycznym, żeby nie było jakichś nacisków, które by stwarzały uprzywilejowaną sytuację dla pewnych grup. Jednakże doświadczenia nasze, a również doświadczenia krajów takich jak kraje skandynawskie, pokazały, że to nie tędy. Że jeżeli nie stworzy się chociażby preferencji okresowych dla kobiet, to te kobiety nie pojawią się na listach, ja o tym przed chwilą już mówiłam, czyli że nie będą wybierane. I czy jest to obecnie, jaka jest obecna sytuacja? W wyborach 2001 roku parlamentarnych i w następnym roku do samorządów terytorialnych partie Koalicja SLD, Unia Pracy i Unia Wolności przyjęły nas w swoim partyjnych gremiach, że będą tak listy konstruowane. I trzeba powiedzieć, tu zaczął się duży problem. Mianowicie to były decyzje gremiów zarządzających koalicją czy partią Unii Wolności. Natomiast ci, którzy konstruowali listy na poziomie regionów, starali się przysłać listy bez tych 30% kobiet, wyjaśniając, że po prostu nie ma kobiet w ich regionie. Ta reakcja, tu była, chodziło o zagwarantowanie tego, że takie listy nie będą przyjmowane. Ci, którzy byli oponentami wprowadzenia większej liczby kobiet, mówili, czy my mamy te kobiety łapać na ulicy, żeby je umieścić na listach. Przecież kobiety nie chcą, przecież kobiety rodzą dzieci i są zajęte rodzeniem dzieci. Państwo oczywiście po tym kursie doskonale wiecie, że kobiety wcale tak znowu namiętnie nie rodzą dzieci, bo tych dzieci jest bardzo mało. Czyli to nie jest to wyjaśnienie. Nie jest wyjaśnieniem, że kobiety są niewykształcone, bo od 1980 roku kobiety stanowią ponad 50% studiujących, to jest prawie ćwierć wieku. Czyli, że problem jest gdzie indziej, że nie jest problem cech, nie jest problem liczby dzieci, tylko jest problem władzy, do której się nie chce dopuszczać większej liczby osób. Osoby, które mają największe szanse, to są osoby z pierwszych trzech miejsc. Chcę również powiedzieć, że wybory te do parlamentu pokazały, że wyborcy byli przyjaźniej nastawieni do kobiet niż komitety selekcjonujące, niż ci gatekeeperzy, ponieważ relatywnie częściej sięgali po kobiety, które były poza tą trójką. Trzeba powiedzieć, że w 2001 roku, jak pamiętamy, zmieniły się preferencje z AWS-u na SLD i Unię Pracy, a to był elektorat, który zazwyczaj częściej głosował na kobiety. No teraz mamy to dokładnie odwrócone, więc bardzo ciekawe, co się okaże w najbliższych wyborach, które jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy mieć, 8 sierpnia czy później, ale no, bliska przyszłość nam to pokaże. Tutaj są to dane, które pokazuje właśnie z tych trzech miejsc, że 48% kobiet wybranych to są z tych trzech pierwszych i 70% mężczyzn. Czyli, że to jest ilustracja tego twierdzenia, że wyborcy jednak patrzyli, gdzie są kobiety niżej i wybierali je tak, że one dostały się do parlamentu. Chcę również powiedzieć taką rzecz, że pewne przyrosty w liczbach były dość konsekwentne w czasie, przy czym my nie możemy do tej pory taką partią, która, czy koalicją, która miała względną stabilność, trwała przez te kilkanaście lat, no to było SLD i proszę spojrzeć, był przyrost systematyczny liczby kobiet. No teraz ona się rozpadła, jak wiemy. Partią, która również zazwyczaj ma dużo kobiet, to jest Unia Wolności. Jeżeli mówimy o zmianach
I jeżeli Państwa interesuje psychologiczny aspekt, czy ważna jest tu zmiana postaw? Na pewno tak. Jak ta zmiana postaw się dokonuje, co stoi za nią? Stoją na pewno zmiana struktury demograficzno-społecznej całych populacji, bo jak mówiłam, ludzie bardziej wykształceni starają się również uwierzyć w to, że kobiety też mają prawo. I nie darmo konferencja światowa w Pekinie w 1995 roku sformułowała taką tezę, że prawa kobiet to są prawa człowieka. Państwu się to wyda śmieszne, ale rozpatrzenie tego w kategoriach praw człowieka i konsekwencji z tego wynikających było wyraźnym krokiem naprzód. Czy możemy jeszcze mówić o jakichś tutaj czynnikach? Tak, na pewno muszą istnieć mechanizmy instytucjonalne, które powodują też, powiedzmy, przyczyniają się do zmiany świadomości. Bez tego nie może się stać i dlatego ci, którzy oponują przeciwko kwocie i mówią, cóż, kobiety tak samo mogą startować jak mężczyźni, a jeżeli ich nie ma na listach kandydatów, to widocznie nie chcą. A jeżeli jest ich mało potem w parlamencie, to wyborcy ich nie chcą. Nie zupełnie jest prawdą. Myślę, że zdołałam Państwa o tym przekonać. Dziękuję bardzo.